Uranos cieszył się ze wszystkiego, co wówczas powstało, a swą miłością darzył jednakowo wszystkie rzeczy. Ode mnie tego nie dostał. Ale gniew Beliara był tak wielki, że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć bestię. Potrzebuje broni do walki wręcz. A gdy przemówił, stała się ona jego sługą. Beliar tchnął w nią część swej boskiej mocy, by mogła zniszczyć całą ziemię. Ale Innos podpatrzył czyn Beliara i przemierzył ziemię, by znaleźć człowieka. A gdy do niego... Co do tego handlarza bronią. Nie mogę się zajmować wszystkim. Nie mogę zajmować się wszystkim. Naprawdę to interesujące. Ktoś musi pracować. Chcę zwiększyć moją magiczną moc. Wróć, kiedy nabierzesz więcej doświadczenia. Bez właściwego klucza Innos nigdy tego nie otworzę. Innos w niego część swojej boskiej mocy, by mógł on naprawić szkody wyrządzone przez Beliara. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Wtedy zwrócił się Beliar do innej istoty, niczego ale tu nie znajdę. Zesłał potężną niczego falę, tu nie ma. Która zmyła ją z powierzchni ziemi. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Ale wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta, więc Adanos wielce się zasmucił. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. I rzekł wreszcie do swych braci: nigdy więcej nie postanie wasza noga na mojej ziemi, bo jest ona święta i pozostanie taką. Mam swoje... Ej, zaczekaj! Po prostu trzeba odczekać. Mam dla ciebie wiadomość od Lemara. Musiały pojawić się problemy. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Słyszałem co innego. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Nie o tym nie mów. Znasz już moje zdanie. Żadna wielka sprawa. Chcesz się jeszcze raz ze mną spróbować? Czemu nikt mnie nie słucha? Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Powinien był wiedzieć lepiej. Wiesz, co dzieje się w porcie, prawda? Ode mnie tego nie dostał. Nic się nie zmieni. Pewnie! Nie wiesz. A dlaczego pytasz? Powiedziałem dokładnie to samo. Przecież niczego nowego. Mnie i tak nikt nie pyta. Było dokładnie tak, jak mówisz. Słyszałeś ostatnio jakieś plotki? Trudno być tego pewnym. W tych okolicach nie lubimy, kiedy ktoś zadaje zbyt dużo pytań.
Szczególnie jeśli jest to ktoś obcy. Nie zasłużył sobie na to. Nic się nie zmieni. Po prostu trzeba odczekać. Czemu nie widzę tu żadnej straży? Mam swoje zdanie. Straż tutaj nie przychodzi. Sami załatwiamy nasze spory. Trzeba uważać na to, co się mówi. Przecież wiedział o tym wcześniej. Dużo tu macie statków? Jedyny statek w tym mieście należy do paladynów. Wiedzieć lepiej. Nie wiem, skąd ty to znowu masz? Jest zacumowany na południowym zachodzie. To przecież oczywiste. Nie chcę już o tym słuchać. Skąd ty to znowu masz? Nie wiem już, w co wierzyć. Hej, ty! Teraz będzie zabawnie! To się kiedykolwiek zmieni. Nic się nie zmieni. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Stój, śmieciu! Trzeba uważać na to, co się mówi. W zupełności się z tobą zgadzam. Powinien był wiedzieć. Jeden z moich ludzi mówił, że bandyci rozprowadzają listy gończe z twoim portretem. Mówił też, że początkowo temu zaprzeczałeś. Więc o co tu chodzi? Nie wiem, dlaczego ci ludzie mnie szukają. Dla twojego dobra mam nadzieję, że mówisz prawdę. Nie mogę tolerować w straży kogoś, kto ma coś na sumieniu. Większość bandytów to dawni więźniowie z kolonii górniczej. Mam nadzieję, że nie zadawałeś się z tymi bandziorami. Był tu kupiec Kantar. Mówił, że jesteś zbiegiem z kolonii górniczej. Nie wiem, czy to prawda i wolę nie pytać, ale sam powinieneś wyjaśnić tę sprawę. Co robicie w mieście? Nasze zadanie jest tajne. Mogę cię tylko zapewnić, że nic nie grozi mieszkańcom miasta. Nie musisz się martwić. Co mam zrobić, kiedy znajdę jednego ze złodziei? Jeśli spotkasz jakiegoś służącego pasera albo inną płotkę, lepiej, żebyś nie wdawał się w bijatykę. Przyjdź do mnie i o tym zamelduj. Ja dopilnuję, żeby taki ktoś wylądował za kratami. Podczas zamieszania może zainterweniować straż miejska i nie będziesz miał okazji, żeby im wyjaśnić, o co chodzi. Poza tym jest nagroda za każdą czarną owcę, którą wpakujesz za kratki. Ale jeśli uda ci się znaleźć kryjówkę szefów, cóż, wtedy zapewne nie uda ci się uniknąć walki. Co do gildii złodziei? Tak? Pracuję nad tym. Dobrze. Informuj mnie o postępach. Wszyscy mieszkańcy, którzy czego? Jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki, niech wstępują w szeregi straży. Chcę zobaczyć więźniów. Wszystkie cele są puste. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? To są koszary. Dokąd się wybierasz?
Dzięki. Tylko tyle chciałem wiedzieć. Mam swoje zdanie na ten temat. Musiały pojawić się problemy. Ode mnie tego nie dostał. Nie mów, że o tym nie wiesz. Trudno być tego pewnym. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Moje zdanie i tak nie... To tylko plotki. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. We wszystkich miastach i regionach królestwa zostaje wprowadzony stan wojenny. Wiadomo już, komu można ufać. To było oczywiste. Mam swoje zdanie na ten temat. Trudno być tego pewny. Sam by na to nie wpadł. Ode mnie tego nie dostał. Przyszło mi to do głowy. Było dokładnie tak, jak mówisz. Inaczej bym się do tego zabrał. Nie mów, że o tym nie wiesz. Trudno być tego pewnym. Nie wiem już, w co wierzyć. To było wiadomo od dawna. Nie wiem, że o tym nie wiem. Nie zasłucham. To było wiadomo od dawna. Czym? O tym było nie. Domu od dawna. Zawsze to powtarzałam. Czy coś się w końcu zmieni? Kto opowiada takie rzeczy? Czy coś się w końcu więcej kłopotów. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Można to czym? Zrobić. Przecież wiadomo od dawna. Wszystko jest możliwe. Niczego jej już nie powiem. Naprawdę nie mój problem. To niedobre. Właściwie może być go tylko żal. On po prostu za dużo gada. Zabrania się wszelkich kontaktów ze zbuntowanymi wieśniakami. Tak jakby brakowało mi zmartwień. A będzie jeszcze gorzej. Czy coś się w końcu zmieni? To rzeczywiście prawda. Niektóre problemy same się rozwiązują. Mnie mówili co innego. Naprawdę w to wierzysz? Nie chcę już o tym słuchać. To przecież okropne. Naprawdę w to wierzysz? To przecież oczywiste. Słyszałam co innego. A tam, to tylko gadanie. To rzeczywiście prawda. Wszystko jest możliwe. On po prostu za dużo gada. Nie dziwi. W zupełności się z tobą zgadzam. To przecież oczywiste. Słyszałam co innego. Sam by na to nie słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Od chwili obecnej czym? Andre przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Komu można ufać? Nie zasłużył sobie. Mówią to i owo. Przecież wiedział o tym wcześniej. Ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Nie mówię. Pozdrowienia od Lemara! Nie mogę się zajmować już się źle. Można to było zrobić.
Jedna bestia mniej. Nie wiadomo już, komu można ufać. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? W zupełności się z tobą zgadzam. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Poszukaj czegoś. I pracuję niemal przez cały dzień. Potrzebuję broni do walki wręcz. Myślisz, że ja mam lepiej? To naprawdę nie mój problem. Zawsze to powtarzałam. Po prostu trzeba od czego. Nie, ale chodź za mną. Oczywiście wie wszystko lepiej. O tym było wiadomo od dawna. To wszystko tylko pogłoski. Nie wiadomo już, komu można ufać. Wyglądasz na strasznie zmęczonego. Chyba długo nie spałeś, prawda? Zbyt długo. Zdecydowanie zbyt długo. Chodź, podejdź bliżej. U mnie znajdziesz to, czego ci potrzeba. To mnie wcale nie dziwi. O tym było wiadomo. Niczego jej już nie powiem. Powiedziałaś, że masz wszystko, czego mogę potrzebować. Czy to dotyczy również informacji? Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. W zupełności. Ależ oczywiście. A co cię interesuje? Kto opowiada takie nie, rzeczy? Ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Tylko nie mów. Czy tu w porcie są jeszcze jacyś inni handlarze? Trzymaj się lewej strony nabrzeża, spotkasz Halvora, mojego męża. Sprzedaje ryby. Naprawdę w to wierzysz? Powinien być mądrzejszy. Po drugiej stronie znajdziesz Brahima, kartografa. To było wiadomo od dawna. Nic o tym nie wiem. Znasz kogoś z górnego miasta? Nie wiadomo już, komu można ufać. Gdybym znała kogoś stamtąd, na pewno byś mnie tu nie znalazł, chłopcze. I to jest prawda. Trzeba uważać na to. Nie mów, że o tym nie wiesz. Słyszałam co innego. Są tu jakieś interesujące rzeczy, które powinienem zobaczyć? On myśli, że to takie łatwe. Jeśli szukasz mocnych wrażeń, udaj się do knajpy Cardiffana na brzeżu. Tam zawsze coś się dzieje. To naprawdę nie. Ktoś musi problem. Pracować. Nie sposób tam nie trafić. Przed wejściem stoi facet, który z pewnością przykuje twoją uwagę. Można to było zrobić. Poza tym jest też wielki okręt paladynów. Warto go zobaczyć. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Nie trudno tam trafić. Trzymaj się tylko lewej strony nabrzeża, a potem przejdź pod wielką kamienną twarzą. Zawsze to powtarzałem. Po prostu trzeba. Sam by na to nie wpadł. Nie mówi nic innego. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Czy ostatnio wydarzyło się tu coś niezwykłego? Można tak powiedzieć. To nie było dawno temu. Uciekał tędy złodziej. Najwyraźniej ukradł łuk w dolnej części miasta. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Oczywiście straż przybyła jak zwykle za późno. Trzeba po prostu słuchać. Uciekł im bez problemu. Po prostu wskoczył do wody i tyle go widzieli. Teraz każdy już o tym wie. No popatrz, już mi lepiej. Pokaż mi swoje towary. Wszystko jest możliwe. Przecież wiadomo od dawna. Nikt nie chce tego słuchać. On po prostu za dużo gada. Nie mogę się zajmować wszystkim, wszystkim. Takie rzeczy. I to jest prawda. Naprawdę sądzisz? Można to było. Które miejsca warto tutaj odwiedzić? Widzi i słyszy się to.
Na targowisku odnajdziesz wszelkie możliwe towary. A będzie jeszcze gorzej. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Nie mówili co innego. Nie można na to liczyć. I pracuję niemal przez cały dzień. Tak jakby brakowało mi zmartwień. Gdybym sama tego nie widziała. To przecież okropnie. A, to tylko gadanie. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Spokojnie opowiadaj. To wszystko tylko pogłoski. Niczego jej już nie mogę. Nikomu tego nie powtarza. Trzeba po prostu słuchać. Ktoś musi pracować. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Będzie jeszcze gorzej. Wierzę w to. No popatrz, już mi lepiej.